Powiedz mi, jak ocenisz to spotkanie z Pragą Warszawa? No, zagraliśmy bardzo dobry mecz. Trener długo nas tego trenował, cały okres przygotowawczy. No i bardzo dobrze nam to wyszło, bo to był nasz punkt, żebyśmy wygrały ten mecz. Dzisiejsze zwycięstwo dziewczyn z GKS-u Katowice 2-0 nad Pragą. No, to było coś wielkiego, bo z tego co słyszałem, to przeciwnik naprawdę wymagający. Przeciwnik na pewno wymagający, to świadczy o tym przede wszystkim miejsce w tabeli. Ten ostatni nasz mecz w Warszawie był w naszym wykonaniu bardzo nieudany. Szczęśliwie przywieźliśmy stamtąd remis. Aczkolwiek teraz już w okresie zimowym mieliśmy dużo więcej czasu na dopracowanie i przygotowanie się pod względem motorycznym i taktycznym, więc ta nasza dyspozycja wydaje mi się, że w tej drugiej rundzie będzie lepiej wyglądała. Jak będziemy jeszcze przekładać to, co robimy na treningach, na sytuację meczową, no to mam nadzieję, że będziemy się cieszyć na koniec sezonu. Trenerze, proszę powiedzieć, czy gdzieś tam serducho trochę zadrżało przy tej czerwonej kartce dla Jessiki, no bo to prowadzenie 1-0 i gra w osłabieniu, no sprawiała nam jakieś tam kłopoty. No tak, przy tej sytuacji, kiedy musieliśmy tutaj zmienić bramkarza i grać w dziesiątkę, mieliśmy podobną sytuację już z Resowem Rzeszów, kiedy tak naprawdę w takich samych okolicznościach, tylko była inna minuta, przegraliśmy mecz 1-0, gdzie straciliśmy właśnie po takim rzucie wolnym bramkę. Na całe szczęście tutaj Julka stanęła do bramki, stanęła na wysokości zadania, bo miała bardzo trudną sytuację. Dziewczyny też się zmobilizowały, fakt faktem, troszkę się cofliśmy, no ale graliśmy w dziesiątkę, więc bardziej już się nastawiliśmy na grę z kontry. Cofnęliśmy się, to prawda, ale udało się mimo to strzelić tego drugiego gola, który przypieczętował to zwycięstwo. Tak, strzeliliśmy tą drugą bramkę, właśnie grając z kontry, cofnęliśmy się. No, dziewczyny też pokazały dzisiaj na meczu, że tak powiem, cierpliwość, dojrzałość w tej grze, wiedziały kiedy zagrać do przodu, kiedy potrzymać troszkę tą piłkę, wycofać ją, także pokazały tutaj mądrość, doświadczenie, no i mam nadzieję, że w następnych meczach będziemy tą naszą dyspozycję dobrą tylko potwierdzać.